Proszę Państwa, na naszych oczach toczy się walka o suwerenność państwa i narodu polskiego. Na naszych oczach widzimy, że we wszystkich krajach Europy społeczeństwa tych państw, społeczeństwa tych narodów stają przeciwko CETA, przeciwko TTIP. Wczoraj parlament walloński odrzucił CETA. Dzięki temu CETA nie zostanie przyjęte w całej Belgii, ponieważ odrzucenie przez jeden z tych dwóch parlamentów krajowych doprowadzi do tego, że Belgia jako całość będzie przeciwko CETA. Oczekujemy tego samego od parlamentu polskiego. Na razie nasz parlament ustalił większość 2/3 głosu, ażeby ratyfikować CETA. Jeżeli niestety taka ilość posłów zagłosuje za ratyfikacją, ten traktat zostanie ratyfikowany. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze to głosowanie jest przed nami. Apelujmy do parlamentarzystów, żeby się opamiętali. Apelujmy do parlamentarzystów, żeby nie pchali nas w łapy tych, którzy chcą nam narzucić nowy porządek świata. Tych, którzy chcą w ramach tego nowego porządku świata narzucać nam zasady funkcjonowania naszego narodu i naszego państwa. Pamiętajmy, zbliża się dużymi krokami konfrontacja Stanów Zjednoczonych z Chinami. My chcemy zachować w tej konfrontacji neutralność, chociaż jesteśmy fatalnie położeni, gdyż na naszej ziemi Amerykanie planują stoczyć wojnę ze swoim przeciwnikiem. Nie wiemy jeszcze, po której stronie stanie Rosja. W tej chwili jest gra o to, czy Rosja w tej wojnie będzie po stronie Stanów Zjednoczonych, czy po stronie Chin. My powinniśmy zachować neutralność, my powinniśmy mieć dobre i pokojowe stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami. Co to ma wspólnego z CETA? Otóż to, że CETA, która jest, tak jak pewnie już tu wielokrotnie mówiono, koniem trojańskim TTIP, czyli CETA, umowa z Kanadą, jest koniem trojańskim umowy ze Stanami Zjednoczonymi, ma nas jak gdyby całkowicie ubezwłasnowolnić i ma nas wepchnąć w ręce amerykańskich i kanadyjskich korporacji, które będą uprzywilejowane w handlu z polskimi podmiotami gospodarczymi. My powinniśmy handlować ze wszystkimi. My powinniśmy być otwarci również na wschód, na Chiny, na nowy jedwabny szlak. Proszę Państwa, jeżeli podpiszemy CETA, prawdopodobnie Chińczycy uznają nas za swoich wrogów. Do tej pory nas nie uważają za swoich wrogów i nie będą chcieli z nami handlować. Jeżeli chcemy ocalić nasz kraj, jeżeli chcemy ocalić pokój, żeby nie doszło do zniszczenia naszej cywilizacji, ponieważ i cywilizacja atlantycka, a także cywilizacja chińska w pewnym momencie mogą dążyć do zniszczenia naszej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej. Powinniśmy za wszelką cenę doprowadzić do tego, że Polska, tak jak prawdopodobnie inne kraje w Europie, odrzuci ten dyktat CETA płynący zza Atlantyku. Dosyć już ulegania polityce Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Polska nie chce mieć na siłę wrogów. Polska nie chce być wepchnięta do wojny z kimkolwiek. Nie chcemy walczyć za Ukrainę, na wschodzie Ukrainy przeciwko Rosji. Nie chcemy angażować się w Syrii. To nie są nasze wojny. Chcemy, aby te kraje same rozwiązały swoje problemy i nie chcemy ulegać tej polityce globalnej, amerykańskiej, która tak naprawdę służy polityce Izraela, a także służy wprowadzeniu nowego porządku świata. Przypomnijmy tym, którzy próbują nam narzucić CETA poprzez Kanadę, bo tak naprawdę to są Amerykanie. USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! USA! Imperium zła! USA!
imperium zła. Proszę Państwa, jeszcze jedno ogłoszenie. Jutro w 9 miastach Polski będą kolejne demonstracje przeciwko CETA. Jutro w Warszawie będzie taka demonstracja przy Komisji Europejskiej, to jest ruch ulicy Świętokrzyskiej, ulicy Jasnej, a także możecie Państwo sobie sprawdzić w internecie, między innymi obóz narodowo-radykalny i Młodzież Wszechpolska organizują takie manifestacje w 8 kolejnych miastach Polski. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem.